Szymon Ziedniczek z klubu Dolina Mozeli. Mamy kolejny winny wtorek i chciałoby się wrócić do okresu wakacyjnych wojaży. Na szczęście blogerzy tym razem właśnie degustują butelki, które gdzieś tam znaleźli podczas swoich podróży. Wiadomo, że jak gdzieś jedziemy, zazwyczaj szukamy win ciekawych, interesujących, nieznanych. Często wybiera się rejony winiarskie na cel tego typu podróży. No, turystyka jest dość rozbudowana. Ja w tym roku byłem w Gruzji. Trochę tych materiałów na blogu na temat Gruzji, Dniaca Gruzińskiego już się pojawiło i tak zupełnie przypadkowo i dość spontanicznie udało się zorganizować wizytę w winiarni Niki Bachi w miejscowości Anaga w Kachetii, to jest wschodnia Gruzja. Ten materiał, jak tam wygląda, oczywiście znajdziecie na blogu. No i jak wiadomo, Nika, no to jest klasa mistrzowska. Niestety nie udało mi się przywieźć jego pokusowego białego wina z Capsiceli, z Kwerni. Z tego względu, że jak wiecie, to tak naprawdę białe wina robione w Kwerni metodą kachetyńską, to jest właśnie ten antyczny sposób produkcji wina. Na szczęście w Krakowie istnieje importer, właśnie znajduje się tutaj na Lipowej. Protek Kako Snow White, co też bardzo często mówi się Lipowa po prostu, który sprowadza wina Niki, wina Giacalego i to bardzo cieszy, z tego względu, że rzeczywiście dostępność tych win w Polsce to jest super rzecz, bo to jest klasa światowa, najlepsze gruzińskie wina na świecie, bardzo wysoko oceniane. I dzisiaj chciałbym właśnie sięgnąć po butelkę tego Capsiceli. Tak wygląda etykieta. Przyrości. Podoba mi się. Podoba mi się taki szary papier, troszkę jak pakowny. To jest Capsiceli z roku 2012, 13,5% alkoholu. Widać, że to jest wino do jedzenia. Tutaj te motywy przewodnie, chleb plus wino. Oczywiście etykieta zaprojektowana przez samego Nikę, przez niego wykonana. No i w kieliszku dostajemy coś takiego. Pomarańczowe wino z Kwerni, niefiltrowane. 2 lata w Kwerni, 8 miesięcy. Fermentacja w zasadzie w gniazdę, w skórka, na skórka, na osadzie, z szypułkami, coś fenomenalnego. W nosie piwa, suszone zioła. Sporo właśnie takiego skoncentrowanego, suszonego owocu. Wydaje się dość gęste, bo siostry. Trochę ananasa. Ale suszone morele, coś takiego. Wino jest ostre, taniczne. W ogóle nie przypomina win białych znanych w europejskim wydaniu. Jedyne wino, do którego mógłbym porównać europejskie wino robione w Europie, to jest Pito z Bianco z winnicy Kos na Sycylii, ale nawet ono no nie ma startu do czegoś takiego, a do tego jest prawie 2 razy droższe, więc dużo orzechów. Włoskie orzechy, zarówno w nosie, jak i w smaku, taniny, trochę takiej zieloności, korzenności. Wino jest długie, tutaj ślinianki pracują. Zostawia bardzo długi posmak aftertaste. Świetne. Ostatnio na inicjatywie, parę dni temu dosłownie,
rozburzała taka dyskusja na temat właśnie kwedli, sensem robienia gruzińskich win. No i padło takie zdanie, że nie warto, tak? Że można użyć beczki, można użyć kadzi ze stali nierdzewnej i wino będzie poprawne i po co bawić się w tego typu zabiegi jak to robinika. Natomiast ja uważam, że to w ogóle to zupełnie inna liga, tak? Ponieważ po pierwsze jest to najstarsza znana metoda winifikacji, jeżeli chodzi o białe wina. Po drugie, no te wina są świetne, one są unikatowe. Nigdy użycie kadzi czy beczki no nie nada winom tego typu charakteru. Też trzeba pamiętać, że było wszystko niesiakowane, kwewnie jest czyszczona ręcznie, wykonywana ręcznie, jest bardzo dobrej jakości. Drożdże są rdzenne ze skórek winogron. Niesamowicie aromatyczne. Wasze zdrowie, jeżeli chodzi o gruzińskie wina, właśnie od tego typu producentów jak Nika, to zapraszam Was na Nikową. Tutaj wybór jest za mną ogromny, jeżeli chodzi o gruzję. Rzeczywiście znają się tutaj na selekcji dobrej gruzji. Tutaj nie kupicie marketowych butelek. Wasze zdrowie, do usłyszenia. Cześć.